śmietne, a trzmielki. Co my tutaj mamy? Prawdopodobnie trzmiel. Trzmiel ziemny. Dwa trzmiele ziemne. Trzmiele to jedne z bardziej takich efektywnych zapylaczy roślin. Jak widać, wchodzą dość głęboko do kwiatów, ale mają bardzo ciekawą rzecz, ponieważ mają bardzo długie języczki. Dużo dłuższe niż pszczoła miodna. Wprawdzie wyróżniamy wśród trzmieli trzmiele długojęzyczkowe i krótkojęzyczkowe, jednakże te, które mają krótkie języczki, radzą sobie inaczej, że na przykład nadgryzają kwiatek po to, żeby dostać się, na przykład tak jak kwiat koniczyny, po to, żeby dostać się do pylników, bądź też dać taką drogę do pylników innym zapylaczom, na przykład pszczole miodnej. Jeżeli chodzi o trzmiele, których w Polsce mamy około 30 gatunków, to tak, jest taki jakby pasterski podział trzmieli. Wprawdzie on nie ma wiele wspólnego z podziałem systematycznym, jednak jest wygodny w celu szybkiej identyfikacji danego gatunku trzmiela. I tutaj na przykład te trzmiele, które widzimy, to są trzmiele, należą do grupy trzmieli paskowanych, ponieważ możemy wyróżnić trzmiele paskowane, na których ciele możemy znaleźć żółte, najczęściej żółte czy też pomarańczowe paski. Mogą być trzmiele, które mają dwa paski, tak jak na przykład te tutaj, że jest jeden pasek na tułowiu i jeden pasek na odwłoku, bądź też trzmiele trójpaskowe, które mają dwa paski na tułowiu, na początku tułowia i pod koniec tułowia i jeden pasek na odwłoku. Tu z najbardziej takich charakterystycznych, najczęściej spotykanych trzmieli, takich spaskowanych z dwoma paskami, to jest właśnie trzmiel ziemny, trzmiel gajowy, które ma troszeczkę jaśniejsze te paseczki niż ten tutaj, i trzmiel leśny. Tu akurat widzimy trzmiela ziemnego. Z trzmieli z trzema paskami możemy najczęściej zaobserwować trzmiela ogrodowego. Być może uda nam się gdzieś go znaleźć. Inne trzmiele, które możemy sobie obserwować, to są trzmiele żółte, których charakterystyczną cechą jest to, że mają żółto-rdzawo-brązowo ubarwiony tułów. Kolejne to trzmiele czarne, gdzie właśnie w ubarwieniu przeważa kolor czarny, przede wszystkim na tułowiu. I jeszcze jedne trzmiele tęczówki, na których tułowiu znajduje się taka ciemniejsza plama. Zobaczymy, może jeszcze uda nam się zaobserwować jakieś inne gatunki. Tu prawdopodobnie możemy obserwować trzmiela leśnego, który jest bardzo podobny do trzmiela ziemnego, tylko jest dużo mniejszy, ma troszeczkę bardziej jaśniejsze paski, takie bardziej wpadające w żółty, w kremik. Ale przede wszystkim jest mniejszy. Często jest mylony z trzmielem ziemnym. Wywalonym języczkiem, tylko który to jest? Czy to jest, o Jezu, szaro-rudy, czy to rudy? Chyba rudy będzie albo. Nie, coś mu jest. To u mnie nie ma.
armaty uczynili. No, to jednak w mieście jest mniej, tu mają łatwiej. Czarnych i to nie wygląda mi wcale na kamiennika. Że któryś z tych może rudonogi? Mocno, albo różnobarwny. Do nogi na bank, bo ma końcówkę jest czarny tułów, końcówka od woka ruda i na goleniach tylnych nóg też rude włoski. Podobno. Tamten to nie było, nie jestem pewna, czy to nie był ogrodowy, ten co nam zwiał. No, ten taki ładny wypasiony ziemny. Tam piękne rudy, zobacz, tam na końcu. No tak, tego szczęście. Szkoda, mama. Rzeczywiście dużo tu czmieli. Zobacz, tutaj akurat ten trzmiel rudy z długim, bardzo długim języczkiem zapyla koniczynę. To się rzadko któremu zapylaczowi udaje. Czy to jest rudy, czy parkowy. Rudy będzie miał końcóweczkę też rudą, natomiast jeżeli parkowy, będzie miał włoski białe na końcu odwłoka, ale wygląda na to, że także to rudy. Bardzo ładny trzmiel rudy z napełnionymi koszyczkami, czyli trzecia para nóg, która służy, jest nogą nośną, służy do zbierania pyłku i właśnie widać na tej trzeciej parze aż takie duże kulki miodowe. No, języczek ma bardzo długi. Szary z kolei. Czyli ten jest rudoszary? Tak, stęczówek. Widać też, jaki byłek mają, jakiś ciemny taki.